Bywa, że w sytuacjach niebezpiecznych humor pomaga przetrwać. Bardzo go dużo, obok wcale niewesołych obrazów z niewoli niemieckiej, w pamiętniku podporucznika Zdzisława Zagłoby Zyglera, postaci z pewnością niezwykłej. Zdzisław Zagłoba Zygler urodził się 1 kwietnia w 1908 roku w Warszawie w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Po maturze rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które przerwał ze względu na trudną sytuację finansową i aktywność społeczną. Ukończył je dopiero w oflagu 2C Woldenberg. Jego życie bardzo wcześnie zdominowała praca w ruchu harcerskim i turystycznym. Angażował się w nią z wielkim oddaniem, pracując do wybuchu II wojny światowej w Wydziale Oświaty Pozaszkolnej Zarządu Miejskiego w Warszawie. We wrześniu 1939 roku był żołnierzem 1. Pułku Artylerii Ciężkiej w Modlinie w ramach Armii Modlin i walczył w 13. Dywizji Piechoty. Do niemieckiej niewoli dostał się pod Warszawą. Przeszedł obóz przejściowy w Riesenburgu. Następnie trafił do oflagu 18A Lienz, gdzie otrzymał numer jeniecki 7444 i do oflagu 2C Woldenberg, w którym był internowany najdłużej, prawie do końca wojny. To właśnie w tym obozie powstał pamiętnik. Z pamiętnikiem ojca miałem okazję zetknąć się już bardzo wcześnie, w dzieciństwie. A to dlatego, że ojciec często opowiadał o wrześniu 1939, kiedy walczył nad Bzurą i tam został ranny i wzięty do niewoli. Ojciec wspominał ten pobyt, co może wydawać się dziwne, z pewną nostalgią. Jak mówił, to były lata, w których tam się bardzo spełniał. Mówił szczególnie o działalności swojej w zakresie propagowania oświaty żołnierskiej. Opowiadał sporo o występach w teatrzyku. Teatr żołnierski pod kierownictwem Zagłoby Zyglera wystawił sztukę Trójka Hultajska, w której Zdzisław sam zagrał. Organizował wieczory świetlicowe, a także włączył się w życie sportowe obozu i pracę koła filatelistycznego. Brał udział w działalności konspiracyjnej, w komendzie tajnego koła harcerskiego ruchu oporu. Pamiętnik oddaje większość zainteresowań i aktywności podporucznika. Jest pełen wierszy, rysunków, tekstów piosenek, fragmentów sztuk teatralnych i zdjęć i humoru. I co jeszcze, o czym warto wspomnieć, a czego w pamiętniku nie ma niestety, a było. Mianowicie zbierał też znaczki pocztowe i miał całą kolekcję poczty obozowej. Pamiętam jeszcze, że ojciec później ten pamiętnik oprawił, dał taki złoty napis oflak na smutno i na wesoło, dołożył kilka jeszcze wierszy, dołożył kartek. Zbierał jeszcze później po wojnie także wpisy od znajomych. Zakończyli go synowie po śmierci Zdzisława Zagłoby Zyglera 18 października 1971 roku informacjami o energicznym ojcu, który pomagał innym, dzieląc się swą pozytywną energią. W 2011 roku synowie podporucznika Lech i Zbigniew przekazali pamiętnik w depozyt do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a w 2019 roku na własność. Mając na uwadze, jako historyk, że pamiętnik powinien być jakby własnością nie tylko moją prywatną wraz z bratem Dynarą, ale także powinien być udostępniony, zdecydowaliśmy się na przekazanie pamiętnika ojca do Centralnego Muzeum Jeńców, uznając, że to będzie najlepsze miejsce godne pokazywania i badania tego ważnego dokumentu naszej historii. Sam pamiętnik został stworzony niezwykle starannie. Widać, miał duże znaczenie dla Zdzisława Zagłoby Zyglera. Podobnie jak kilka zeszytów kapitana Zdzisława Koziołkowskiego, które po latach znaleziono w tapczanie, ale to już inna historia.